Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Gdzie jest mój skarb? To ważne pytanie nie tylko na dziś, ale w każdym czasie. Warto je sobie zadawać codziennie, aby mieć świadomość własnego azymutu. O czym najczęściej myślę? O co najbardziej zabiegam? To, co dla mnie najważniejsze w życiu, pokazuje moje życiowe kierunki. Ile w nich przyziemnych spraw, a ile troski o wieczne zbawienie? Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie skarby w niebie. Życie doczesne jest tylko epizodem, chwilą, która przeminie, zanim się spostrzeżemy. Życie wieczne jest trwałe, nieprzemijające. Warto inwestować w ziemskie życie, wykształcenie, rozwój talentu i zainteresowań. Warto budować relacje z innymi. O ile jednak bardziej warto inwestować w przyszłość, która będzie wiecznie trwała. Dziś trzeba nam się na moment zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy nie przeinwestowałem ziemskiego życia kosztem życia wiecznego? Co z tego, co mam na ziemi, zabiorę do wieczności? Odpowiedź jest prosta. Tylko miłość jest wieczna. Wszystko inne prędzej czy później zostanie unicestwione. Inwestujmy w przyszłość odpowiedzialnie i rozumnie.